No dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie, moi drodzy. Tutaj Hanta, kolejny odcineczek z Cities Skylines 2 przed wami. No i zaczynamy. Ostatnio rozbudowaliśmy dzielnicę, którą aktualnie robimy. Zbudowaliśmy, słuchajcie, Uniwersytet Medyczny, zbudowaliśmy jakieś tam inne firmy, fabryki, zbudowaliśmy elektrownię słoneczną, powiększyliśmy złoża różnych tam, wiecie, metali, ropy i tak dalej. Chociaż ropy chyba nie bardzo wzrosło, ale na przykład niektóre elementy, niektóre farmy, w sensie też żyzne gleby wzrosły, także też spoko. No i niestety doświadczamy ogromnych, słuchajcie, korków. Znowu, przed chwilą, dosłownie jak nagrywałem wam ostatni odcinek, znaczy poprzedni odcinek, to było tutaj całkiem nieźle. Po czym zacząłem robić parę różnych rzeczy i proszę bardzo, jakie tu się korki gigantyczne tworzą wszędzie. Także tak, dzisiaj troszeczkę musimy zadbać o różne rzeczy. Przede wszystkim chcę skupić się na komunikacji i też na zbudowaniu kilku budynków użyteczności publicznej. Tutaj robi się nowe osiedle. W miarę te nasze wszystkie zapotrzebowania na strefy, widzę, pomału maleją. No tu jest zapotrzebowanie na mieszkanie w średnim zagęszczeniu. Ja tu dałem średnie zagęszczenie i co? Średnia gęstość, a może szeregowe domy tutaj im dajmy. Może te szeregowe domy im bardziej będą pasować. Dobra, niech się tam buduje. Dobrze, pierwsze co, chciałbym spróbować, słuchajcie, rozładować te korki. Jak to zrobimy? Przez to rondo, znaczy w sumie tak, budując miasto, kolejne węzły drogowe były oblegane przez różne osoby, znaczy przez ruch uliczny. O, tutaj widzę, też jest niezłe oblężenie na tym. Gdzie wyjedziecie? Aha, no bo znowu tutaj tak, to znowu są światła. Dajmy sobie tutaj coś takiego i niech oni jadą gdzie chcą. Przede wszystkim chciałbym dzisiaj zrobić komunikację, lepiej skomunikować nasze miasto, natomiast zaczniemy, słuchajcie, od zrobienia sobie czegoś takiego. Ostatnio zrobiliśmy sobie tutaj, słuchajcie, tunele. O mój Boże, znowu jakiś pożar. Znowu jakiś pożar gdzieś, gdzie to jest poza mapą. Nieistotne. Zrobiliśmy sobie, słuchajcie, tak, że zrobiliśmy sobie tutaj dwie dróżki pod ziemią i my je wyrzucimy gdzieś mniej więcej w tą okolicę i zrobimy sobie tutaj taki przejazd tunelem pod miastem. Będzie stąd można było, będzie dojechać właśnie w okolice elektrowni słonecznej, czy właśnie chociażby tej nowej dzielnicy, dzielnicy przemysłowej. I to jest też porąbane, że tak, wszystkie strefy handlowe płaczą o to, że nie mają, słuchajcie, dzielnice handlowe płaczą o to, że nie mają albo siły roboczej, albo klientów. Tu znowu za wysoki czynsz. Generalnie czynsz moglibyśmy obniżyć, bo przychody mamy na tyle fajnie wysokie, że część dla mieszkań moglibyśmy obniżyć. Aha, ja mam to tak podzielone jako niewykształceni i wykształceni. Możemy sobie, fajnie, że możemy to rozłożyć, a potem manewrując tym, możemy poobniżać mocno wszystko. Dużo nas to chyba kosztować nie będzie. Obniżmy tak konkretnie. I tak przychody mamy gigantyczne. I możemy włączyć, myślę, muzykę. Więc tak, chciałbym, żeby te tunele wyjeżdżały gdzieś tutaj. I może ja zacznę od zbudowania ich właśnie tu. Jak ja bym chciał, żeby to wyglądało? Chciałbym, żeby nie było jednego takiego, wiecie, ronda skrzyżowania, tylko żebyśmy mieli dwa wychodzące tunele, czyli ruch w prawą i lewą stronę, z tej strony oraz gdzieś mniej więcej tutaj z tej strony. Więc zacznijmy od zrobienia czegoś takiego. Powiedzmy tu, jedna dróżka tu. Teraz wchodzimy pod ziemię z tymi drogami. Okej. I analogicznie zrobimy to... O, tu mamy te instytuty. Może w okolicy tych instytutów właśnie zróbmy sobie coś takiego. Czyli 15 metrów pod ziemię.
Raz, dwa, trzy do góry. Okej. I proszę bardzo, mamy. Teraz połączmy, wyjdźmy do góry. Połączmy to jakoś w taką logiczną całość. Chociażby taką drogę. Okej. Dobra. No, okej, tu możemy jeszcze to nieco przedłużyć. Aha, z tego się nie zrobiła autostrada, tylko, no widzicie, podobne. Podobne. O Boże, nie, jak ja to zrobiłem? What? No, czekajcie, to wyburzamy. Chwila. Tak, autostrada. O, to. Pięknie. Nie do końca rozumiem, po co to zawracanie tutaj, no ale już trudno. Chociaż czekajcie, a nie mogę zrobić, żeby to był zakaz skrętu w lewo? Mogę coś takiego uczynić. O, okej. Okay. Kurwa. No zakaz skrętu w lewo. O, teraz jest. Przed chwilą nie było, teraz jest. Okej. Okay. No to już wiem, jak sobie z tym poradzić w takim razie. No i tutaj zrobimy coś bardzo podobnego. Czyli zrobimy tak szerszą, chociaż nie, to nie będzie nam aż tak bardzo potrzebna, ale zróbmy, powiedzmy, tą asymetryczną drogę. Stąd, tutaj. Tu już wierzę, że te wjazdy będą, nie będą aż tak oblegane. Okej, okay. No i świetnie. I mamy to, słuchajcie. Teraz tylko wyłącznie wejść pod ziemię 15 metrów i połączyć to z tym, co już mamy. Na początek przeciągmy to mniej więcej tutaj i tu będą się nam te drogi krzyżować, bo oczywiście chcemy, żeby one jechały w różnych kierunkach. Więc może walnijmy sobie tak. Tu sobie walniemy w tym kierunku dróżkę. Tutaj w tym kierunku. Rozdzielmy je mocno. I tak to jest wszystko pod ziemią. Niech będzie przyciąganie. I teraz tak stąd. Nieprawidłowy kształt. No jak przecież, kurde, to wszystko... No okej. Działa. Po prostu czasem trzeba po mniejszym kawałku. Świetnie. To mamy ogarnięte. I teraz tak. Wyprowadźmy to trochę, póki to widzimy jeszcze. Wyprowadźmy to za te drogi. Znaczy za te domy. I teraz spróbujmy, no właśnie, rozdzielić te kierunki. Jeden chcemy, żeby pojechał sobie tutaj. Może być trochę wyżej. No czekajcie, zrobimy tak. Okej, prawie się nam to udało połączyć. Nie jest źle. Oj. Tak, to musimy wejść pod ziemię. Prawie się to połączyło. Okej. Trochę krzywo, ale to bez znaczenia. Tak, niekoniecznie chcemy, żeby stąd, z tej części, ludzie jeździli na tą część. Nie będzie to chyba aż tak konieczne. Bardziej chodzi o to, żeby to się ładnie wszystko ze sobą łączyło. No i tutaj wydaje się, że musimy wejść nieco pod ziemię jeszcze głębiej. Dajmy to na 30 metrów. O właśnie. No teraz będziemy potrzebowali tu. No, teraz to może być ciężko połączyć.
Ale dobra, nie ma tego złego. Okej, świetnie. I zróbmy sobie tutaj prostą drogę. Okej, dobra, świetnie. No i tak naprawdę przyszło nam połączyć już tylko to. I myślę, że jest git. Dobra, tu się coś nie połączyło oczywiście. Standardowo. A wydaje mi się, że to trzeba nieco niżej dać. Poczekajcie. To jest podwójne. I to potrzebujemy mieć na minus 20 metrach. Okej, świetnie. Teraz to. To mieliśmy na minus 30. Oj, źle. Ten typ drogi, znaczy, no, budowania drogi, okej. I teraz stąd. Nie ma problemu. Świetnie, dobra. Także te drogi są na różnych poziomach i różnica między nimi jest 15 metrów, ale myślę, że w końcu trochę może się udać tymi tunelami to odciążyć. Zaraz zobaczymy, czy pierwsze jakieś samochody będą skory tam wjechać. No nic, to jest taki backupowy plan. Oczywiście to się po jakimś czasie rozładuje. Dobrze, co więcej mamy? Specjalne budynki, nic nam tutaj nie przybyło absolutnie. To na razie czekamy. Jak stoimy z prądem? Z prądem stoimy dobrze, bo ostatnio zrobiliśmy elektrownię, natomiast troszeczkę możemy mieć problem z wodą. Więc spróbujmy gdzieś tu wybudować. Weźmy sobie to. A, wykupmy już te wszystkie klocuszki. Cholerne reklamy, chociaż tu jest... Ma, teraz jest włączone, że mają być reklamy, ale to nawet jak je wyłączę, to nic nie daje. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Dobra, przepompownia, oczywiście z rzeczki, bierzemy wodę, postawmy ze dwie. Postawmy ze dwie przepompownie. I proszę bardzo, tu jest jedna. Aha, potrzebujemy tam drogę, no tak. A, to nic, to nieważne. Nie mamy tutaj za bardzo chyba koneksji, no właśnie, rurami. Więc spróbujmy tak zrobić. Okej. To mamy strasznie dużo tuneli, to jest problematyczne. Ale tak naprawdę tutaj nie ma problemu, żebyśmy to przeciągli. O, właśnie tu. Tu potrzebujemy drogi, bo inaczej nie będzie oczywiście prądu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie zrobienia takiej dróżki pojedynczej. Świetnie. I tak naprawdę nam się tutaj otwiera całkiem ładny teraz obszar na zrobienie sobie małej wioski. Nawet z parkiem, bym powiedział. Kurczę, nie głupie, nie? Walnijmy tu park. Zrobimy tutaj atrakcyjną mieszkaniowo dzielnicę, kilka sklepów, małą zabudowę. No, żyć nie umierać. Świetnie. Jezus Maria, te korki. Dobra. Czyli tak, tutaj już mamy wodę podłączoną. Potrzebujemy na pewno też lepiej sobie radzić ze ściekami. Okej, tu mamy co? To jest przepompownia. Nie mam jeszcze czegoś takiego jak zaawansowana przepompownia wód gruntowych, ale wydaje mi się, że to nie jest nam potrzebne. Po prostu stację uzdatniania sobie jeszcze jedną walniemy, ale ona nie musi mieć podłączenia do wody, no właśnie. Te stacje uzdatniania są tutaj. Myślę, że warto będzie też gdzieś, na przykład w okolicy elektrowni, walnąć taką stację. Od razu ją sobie ulepszymy. Aha, z tej strony nie da rady. A to nie miało być... To miało być takie ulepszenie, wiecie, że klikam tylko w to. Poczekajcie, czy ja to przesunę.
że to po prostu przesunę tu, albo przesunę to tu. Okej, świetnie. No to nam woda się będzie uzdatniać. Bardzo ładnie. I to sobie zostawmy na razie. Dalej, co byśmy chcieli zrobić? Zobaczmy, jak to wygląda. No właśnie, jak my tu mamy? Mamy tutaj szpital. Może przydałaby się tutaj też jeszcze jakaś klinika mała do wstawienia, ale w tym celu oczywiście możemy po prostu kolejną drogę wybudować, nie musimy tak wciskać tego tam, gdzie już jest. Zróbmy sobie tak. Ok. I tak, walnijmy sobie tutaj klinikę. Chyba wszystko na raz, myślę. Z ulepszeniami. Dobra. Weźmy sobie... nie przesuwajmy ją. Weźmy sobie tutaj straż pożarną, bo ona się może mega przydać. Myślę, że straż pożarną... Właśnie, możemy taką wielką stację straży pożarnej walnąć. I zróbmy tak. Przy tej strefie całej i tak dalej. Zróbmy wielką... wielgachną stację straży pożarnej. Co my tu mamy? Lądowisko dla helikoptera. A poproszę. Jednostka reagowania kryzysowego. Brzmi bardzo poważnie. Dajmy ją tu. Placówka szkoleniowa. Proszę bardzo. I dobudówka garażu. Nieprawidłowy kształt. A niech cię normalnie. Ale to nic. Zrobimy sobie klasycznie drogę. A następnie to po prostu przesuniemy. I co znowu nieprawidłowy kształt? Jeszcze gada, że nie ma dojścia. No jak, przecież drogę masz? Masz drogę, o co ci chodzi? Co za gra? No nieprawidłowy kształt. Ostatnio też się coś tak zrąbało, nie? Co my tu mamy dalej? Opieka społeczna, to jest coś, co moglibyśmy tutaj też uskutecznić. Zaraz może obok tego szpitala. Tu nie ma nic więcej do zrobienia. Dobrze. Tak pomyślałem sobie, że jeszcze można by walnąć, słuchajcie, gdzieś cmentarz. No trochę na odludziu właśnie przy tych placówkach. Myślę, że to będzie całkiem niegłupie. Zróbmy sobie drugi cmentarz i od razu ze wszystkimi atrakcjami, czyli świątynia, kolumbarium i mauzoleum. I przy okazji możemy tutaj jeszcze też walnąć parking, gdzie my to mamy parkingi. A walnimy sobie taki naziemny i możemy też jakiś tam, o, jakiś park mały. A właśnie, mamy jeszcze coś takiego jak zarząd parku. To zróbmy sobie tutaj małą dróżkę. Okej, i możemy sobie tutaj zrobić zarząd parku. No właśnie. Garażyk. Świetnie. No i zwalnąć parę parków nie zaszkodzi. No, trochę mi to... Trochę mi się tu nie zgrało w krateczkach. Czekajcie. Dobra, to zróbmy tak. I zobaczmy taki wielgachny park tutaj jeszcze na rogu. Cudownie, atrakcyjne miejsce. Świetnie, jak tam nasze rozładowania się? A, mam pauzę, ale ktoś tam już wjechał w ten tunel, to dobrze. To dobrze, to dobrze. Czy tutaj się widzę? Aha, to by się przydało, żeby... Dobra, rozumiem, to akurat idzie łatwo ogarnąć. Zróbmy sobie tutaj coś takiego, a tutaj rozszerzymy do 4 pasów i nie ma problemu. Ja mam nadzieję, że się tutaj połapią, bo ten jeden pas tak się znikąd pojawia totalnie, ale trudno. Myślę, że się mocno rozładował teraz ruch. No i proszę bardzo, kończy się korek, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, jak dużo samochodów. Proszę bardzo, wszystkie te teraz ciężarówki będą korzystać z tego tunelu.
Tu nawet też jakieś samochody wjeżdżają. Ej, nieźle jest. Podoba mi się to. A, i tutaj mamy światła. Możemy coś z tym chyba zrobić, bo tu są światła, jest przejście dla pieszych tylko. Jak klikniemy prawym, to likwidujemy przejście. A czy możemy zlikwidować światła? O tak, likwidujemy w ogóle wszystko, jak tylko prawym klikniemy. Dobra, tego nie rozkminiłem wcześniej. Widziałem z tymi przejściami, ale tak to tego nie rozkminiłem. Czyli co? Tak naprawdę, jeżeli walnę tutaj prawym, to zlikwiduje stop. Nie, to się pojawią światła, a jak walnę prawym na światła... Aha, trzeba ustalić światła, a potem wyłączyć światła i wszystko wróci do normy. O mój Boże, ale to jest porypane. Totalnie nie tak to powinno wyglądać. Ale właśnie tak powinny funkcjonować ronda, tak? Czyli ten, kto jest wewnątrz ronda, ma pierwszeństwo. Okej, okay, przejście dla pieszych są, ale to przejścia mogą zostać. Czyli walnąć światła i wyłączyć światła. Chociaż tu akurat mogą być światła, bo tutaj jest jeszcze przejezdna na tą stronę. Tu akurat mogą być, na tych gwiazdowych i na tym głównym ruchu nie może być świateł. Dobry pomysł miałem z tymi mostkami tutaj, żeby trochę rozładować to wszystko. No dobra, ładnie to zaczyna wyglądać. Okej, okay, jak już sobie zrobiliśmy te wszystkie służby... No nieprawidłowy kwadrat. Kiwi, o co im chodzi, czy o te uskoki tutaj. Czekajcie, spróbujmy to jeszcze przenieść kawałek. No dalej mam nieprawidłowy kwadrat. Nie wiem, o co chodzi. No nie wiem, o co chodzi, trudno. Połóżmy to tutaj. O, teraz się udało. Nie wiem nawet, co dobudowałem. Ale tak symetrycznie będzie ładnie to wyglądać. Świetnie. Czyli tak, mamy... Czy mamy krematorium? Nie mamy krematorium. Możemy je zrobić tu. I oczywiście ze wszystkimi dogodnościami dla naszych klientów, głównie tych już nieżywych, to mamy walnięte. Dalej, na pewno nie mamy tutaj żadnego internetu i to jest duży problem, ale hej, możemy sobie tu postawić farmę serwerów tak naprawdę. Mamy takie świetne, fajne zagłębie do tego typu rzeczy. I poukładajmy troszeczkę nadajników. Tu myślę jeden. Tu będzie drugi. Trzeci tu. Tu gdzieś możemy walnąć czwarty. Gdzie nam brakuje? A, tutaj w ogóle jest niewykorzystane to. Walnijmy jeszcze jeden tu. Na pewno przyda się nam tutaj jeden. W miarę się to pokrywa. Nam wszystko ładnie. Tutaj jest gorzej z tymi masztami. Czy ja ten maszt mogę gdzieś tutaj tak ładnie wcisnąć? Jest, proszę bardzo. W miarę... Aha, ta dzielnica w ogóle nie ma masztów. Więc zróbmy jeszcze maszt. No i teraz je szybko poulepszam, a to już może poza odcinkiem. No dobrze, troszeczkę tutaj porobiłem. Jeszcze ostatnia rzecz, którą walniemy sobie zanim... słuchajcie... W końcu zrobiłem jakąś komunikację w tym mieście, bo jak na razie mamy ogromne korki, dlatego że wszyscy jeżdżą samochodami. To jeszcze chciałbym tutaj walnąć parę szkół. Uniwersytety mamy w tym momencie dwa i to te takie, wiecie, lepsze, czyli Politechnikę i Uniwersytet Medyczny. Zwyczajnego na razie nie buduję, natomiast na pewno musimy iść przede wszystkim w szkoły podstawowe, szkoły pomaturalne, liceum. Więc na tej ulicy chciałbym walnąć wszystko. Zróbmy sobie tak, liceum tutaj, szkołę pomaturalną tu. Jej, olbrzymie miasto, świetnie, kamień milowy odblokowany. I od razu zobaczmy, jak wyglądają jakieś tutaj sprawy z dobudówkami. Okej, okay, ci mogą mieć gigantyczne boisko, ale fajnie. Dobra, tu jakieś skrzydełko, już po prostu w tym momencie nawet nie patrzę, tylko buduję. Ale znowu tutaj nieprawidłowy kwadrat, bo jest chyba jakiś tam uskok. To trochę przesunąć tu. I się da. Dobra, świetnie.
Aleja Cudów to się w ogóle nazywa, cudownie. Hehe, bo cudów. Jeszcze walnijmy sobie tutaj szkołę podstawową. Siup. I ją też we wszystkie udogodnienia wyposażmy. Jest, świetnie. Więc troszeczkę nam się tutaj te wskaźniki teraz polepszą, aczkolwiek tak, podstawówek powinniśmy mieć przede wszystkim dużo więcej. Oj Boże, jak to działa. Tu nie mamy w ogóle żadnej szkoły. To jest nieco problem, ale taki problem to nie problem. Zrobimy sobie tą szkołę tutaj. Świetnie. I nie patrząc absolutnie na żadne koszta, dobudujmy co możemy. Świetnie. Wszyscy lubią to. No bo też przede wszystkim to, że nie mamy wykwalifikowanych pracowników, nie mamy klientów i tak dalej, no to to jest niestety następstwo tego, że jesteśmy totalnie w tyle z edukacją. Jeżeli sobie teraz zobaczymy na edukację, na kółeczko, no to nadal niewykształconych mamy 22,5%, a słabo wykształconych 34,3%. No właśnie dlatego na przykład PiS przez 8 lat rządził tym państwem. No, a ludzi bardzo dobrze wykształconych mamy zaledwie 4,5%. No to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Jakoś tak się mówi, nieważne. Trzeba nam więcej, więc zwalnijmy sobie jeszcze jedną tutaj szkółkę podstawową, bo mamy tutaj bardzo dużo miejsca. To na środek, skrzydła. I dwa jakieś tam parki, czy to place zabaw są, nieważne. Proszę bardzo, od razu się zapełniło do 1000 uczniów. A ta droga tutaj ma całkiem słabe połączenie, żeby nie powiedzieć, w ogóle nie ma połączenia z innymi. Zróbmy tak. I zrobimy, słuchajcie, tak. Świetnie. No to już jakieś połączonka mamy. Okej, okay, tu widzę, że się w końcu zaczęły się generować te małe zagęszczenie. To niech się buduje. No i dobra, sprawdźmy na początek, jak działają tramwaje. Potrzebujemy zajezdni tramwajowej. Następnie kładziemy tory. Planujemy trasę, robimy przystanki, planujemy trasę. Dobra, zajezdnia tramwajowa. Gdzie byśmy sobie ją walnęli? Na pewno chciałbym, żeby ta część miasta przede wszystkim zaczęła od właśnie korzystania z tramwajów. Więc myślę, że tą zajezdnię spokojnie moglibyśmy walnąć chociażby tu. Zastanawiam się, jak tam bardzo wiecie, jeszcze ingerować. Dobra, walnijmy sobie tutaj zajezdnię tramwajową. No i dokądś te tory musimy mieć poprowadzone. Jakbyśmy w ogóle chcieli mieć te tory poprowadzone? Dobrze by było, żeby do tego miejsca można było podjechać tramwajem. Mamy podwójne tory tramwajowe i jednokierunkowy tor. Dobra, jak to działa? Bo rozumiem, że możemy to budować wewnątrz ulicy, ale możemy też budować poza ulicą. Przynajmniej tak mi było wiadome wcześniej. Amerykański styl? Nie, europejski styl. A czy ja coś wybudowałem pod ziemią? Nie. Słyszałem, że można po prostu to budować sobie te tory. Ha, czy może muszę to torowisko... No ale to teraz się nakładają znowu. Okej, okay, mogę zrobić tak. Okej, okay, coś jest totalnie nie halo. Jak mam tu wybudować te tory? Bo normalnie budowaliśmy... Normalnie to były drogi z torami tramwajowymi wewnątrz. No ale tu... Czegoś takiego, słuchajcie, nie posiadam.
Może więcej, jednoczesny ruch tramwajowy w obu kierunkach można je budować na istniejących drogach w trybie zastępowania, a nie budowania jedno na drugim. Okej, i po prostu tak to się będzie odbywać. Dobra, no widzicie, to ja nie ogarnąłem. Czyli po prostu sobie wybieramy tryb zastępowania i jedziemy, słuchajcie. I jedziemy z tym torowiskiem. Na razie tu dojechaliśmy sobie tu, gdzie byśmy chcieli. Ha, niekoniecznie. Chociaż nie wiecie co? Niekoniecznie. Zróbmy sobie tak. I zróbmy sobie torowisko tu. Kurczę, jak super. Dobra. Bo tak naprawdę możemy te miejsca połączyć torowiskiem w ten sposób. Aha, nieprawidłowy kształt. Tam. Jakieś tam sklepy tylko usuniemy. Bez znaczenia. I tramwaj będzie jechał. Żebyście widzieli, jak ktoś jest z Krakowa, to tramwaj na Górkę Narodową. To jest tak ogromna inwestycja, tak bardzo zmieniło się teraz to, jak miasto wygląda w tym miejscu, że to jest dla mnie aż przerażające momentami. Bardzo, bardzo pozmieniali. Dobra, tory tramwajowe jadą tędy, jadą tym wiaduktem, skończyliśmy je. Słuchajcie, tutaj chcę zrobić tak, żeby to była jakaś, wiecie, doprowadzić do jakiejś pętli tramwajowej. Bardzo przydałoby się, żeby tutaj tramwaj jechał, ale może gdzieś tutaj faktycznie już pętlę walnąć w tym miejscu, no bo to już służy tylko tamtemu wiaduktowi, więc zróbmy sobie, słuchajcie, małą pętlę tramwajową. Okej, powiedzmy, że nie umiem robić kółek tutaj totalnie. Niektóre domy ucierpią, ale jak to mówi klasyka kina, jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Dlaczego? No nie w tą stronę powinno być, tylko w tą. Tylko pytanie, dlaczego tramwaj jedzie... A nie, to ja jestem głupi. Nie wiem, dlaczego patrzyłem z drugiej strony. To ma większy sens. Tak, to teraz ma to sens. Dobra, ustalmy pierwszy, słuchajcie, tramwaj w takim razie, który sobie jedzie tutaj i do pętli. No to tak, zaczniemy. Aha, tylko chciałem, żeby tutaj jechał, ale to dobra, to potem. To potem, słuchajcie, niech zaczynają się te przystanki tu. Czy może zaraz obok tych szkół? Wiecie co, może faktycznie... Czy jestem jakoś to w stanie zlikwidować teraz? Tak, mogę po prostu najechać na tą wielgachną ikonkę i to w zupełności wystarcza. Chcemy, żeby przystanki były tutaj w okolicy szkół przede wszystkim. No i będziemy je w miarę jakoś tu uskuteczniać. Okej, mam nadzieję, że to jakoś w miarę się to ogarnia. Tutaj będą dosyć blisko siebie przystanki, ale to jest klasyka, kiedy mamy po prostu ulicę, która się kończy i mamy wąskie torowisko i znowu ulicę. To tak naprawdę te dwie dzielnice są totalnie od siebie odłączone. Więc zróbmy sobie tak i tak. Zazwyczaj przystanek daje się za skrzyżowaniem. O, i tu autobus w ogóle jedzie tędy. O, tego się nie spodziewałem, ale ważne. Tak już żebym wyznaczył, to tak już zostanie. Zresztą autobus teraz bardzo zmienia swój ten. Autobus mocno zmienia swoją trajektorię.
No i tutaj co się nakłada? Co się nakłada? Aha, bo to jest tak wysoko jakoś. Ale dobra, ale tutaj możemy walnąć przystanek. I w teorii tutaj również. Zaraz zobaczymy, jak to zadziała. Oczywiście od tego miejsca zaczynamy. Ci mamy raz. Aha, czy ja potrzebuję, czy to działa jako, ta zajezdnia działa jako pętla, czy nie? Wiecie co? Tak pomyślałem sobie, że po prostu zróbmy tu faktyczną pętlę na końcu. Czyli potrzebujemy zrobić tak i tak i tak, żeby to torowisko szło. Pójdzie w tym kierunku. I tutaj niech sobie pętla zaistnieje. Czyli w tym kierunku? Chyba dobrze. Poczekajcie, muszę się zastanowić. No tak, 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 tak. Tutaj. Okej. Aha, tylko ten fragment tutaj został taki bez tego, ale to nic, chyba wystarczy to zrobić, wiecie jak? Wziąć sobie zwykłą drogę, dać zastąpienie tu, a nie, jednak nie. Aha, czyli musiałaby pętla wrócić w to samo miejsce, co jest trochę głupie, ale dobra, nieistotne. Nie jest to nam aż tak bardzo w tym momencie niezbędne. Ustawmy sobie tutaj te przystanki i spróbujmy zrobić odtąd naszą piękną trasę. Mam nadzieję, że... No halo, czemu nie mogę ustawić tutaj? Okej, teraz się kliknęło. Dobra. Na razie idzie nieźle. Tu lepiej sobie obrócić. Okej, jest przystaneczek. I kolejny. I kolejny. Tutaj wewnątrz ulicy, tutaj wiadukt, to z powrotem jest, znaczy tutaj wewnątrz, a tutaj widzę, że taki został fragment, a to może też zależnie od tego, jaką ulicę ja wybrałem wcześniej. Okej, to nawet dobrze, że się w pewnym momencie pokrywa z autobusem, co jest też oczywiście częste w miastach. Ale daje nam to więcej niż jeden przystanek po prostu na zmianę środka transportu, co jest spoko. I tu. I pętelka. Proszę bardzo. Nasz pierwszy tramwaj. Teraz obserwujmy, czy coś stąd wyjedzie. Jest! Proszę bardzo. Jo, kurde, napierdzielają. Ale można tutaj jeszcze sobie coś dobudować. Jezus Maria, zakorkowały się już, no. No już bez przesady, no tak, bo tutaj jest, aha, no tak, torowisko i ulica w tym samym miejscu. Zapewnia przestrzeń dla większej liczby tramwajów, poproszę. Tutaj ewidentnie musimy powiększyć tą drogę. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Aha, środkiem nie mogę. Tu musimy, no bo tramwaje zmieniają się. Tramwaje muszą mieć tu przestrzeń do wyjazdu po prostu ze swojej bazy. Te się pogubiły, się wracają, no trudno. Świetnie. Dobra, no tutaj też moglibyśmy faktycznie powiększyć to do takiej dróżki. Tu już nie będzie problemu. Tutaj to zawracanie to w sumie jest chyba bez sensu, więc możemy to przynajmniej tym znakiem zakaz skrętu. Aha, bo to jest zakaz w lewo, ja chciałem zakaz tego zawracania dać, nie ma czegoś takiego tutaj. No to niech będzie skręt w lewo, tylko szkoda, że jest cały pas do zawracania w tym momencie, to jest bez sensu. No nieważne. Niech będzie jak chce być. No i dobra, tramwaje wyjeżdżają. Nie bardzo rozumiem tych krzyżowań torowisk, że nagle torowisko jest i po tej stronie? O co tu chodzi? Przecież nie może pojechać tu. A gdzie ty jedziesz? O mój Boże, czemu on pojechał na drugą stronę? Co? Co to za jakieś dziwne pomysły?
totalnie z czapy. Chwila. O co tu chodzi? Nie! To Torowi... To nie może tu być. Halo! Jakżeście to wymyślili? Mogę to przerzucić tu? O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie! Coś spierniczyłem. Dobra, trzeba to usunąć. I jeszcze raz to po prostu zrobić. Tak. Przystanek z jakiegoś powodu jest po nie tej stronie drogi w tym momencie. Okej, jeszcze raz. To musi być tu. A to musi być tu. No i tutaj... No w dobrą stronę chyba jest. Ojejku. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, bo ten odcinek i tak już się zrobił mega długi. Zróbmy jeszcze jedną traskę tramwajową, a potem coś już będę kminił zapewne, zapewne samemu. Tą drogę na pewno chciałbym wykorzystać i we związku z tym ją po prostu przebudujemy. Najpierw na szerszą. Okej. Okay. Tutaj domki będą musiały sobie jakoś poradzić, ale za to możemy jeszcze zrobić takie jakieś, tu jakieś kropki uciekają, też ciekawe. Tak, a tutaj strefy na przykład właśnie komercyjne, bliżej tego, a tu znowu jeszcze takie mniejsze domki. Dobra, czyli tak, na pewno chciałbym, żeby tramwaj szedł, torowisko szło tędy, przez tą drogę, przez tą drogę. A, tu mamy dworzec. Ja chciałbym właśnie, żeby w okolicy tego dworca ten tramwaj przejeżdżał. I właściwie możemy tak zrobić, słuchajcie. Troszkę kółko, ale to nic. I zasadniczo fajnie było, żeby ten tramwaj przejeżdżał też tędy. Bo pomysł jest taki, żeby puścić go tutaj. I tak, i żeby jechał tam świetnie. Czyli tak, tutaj sobie zrobimy tramwaj. Niech przejeżdża tu. I niech przejeżdża tu. I gdzieś ten tramwaj się tutaj nam kończy. Nie widać, bo jest strasznie ciemno. Okej, okay, koło tej wieży radiowej niech on sobie leci. Czekajcie. O, świetnie. Koło tej wieży radiowej niech sobie on leci. Tak samo musimy go tutaj połączyć. To torowisko z... Znaczy przypuszczalnie tędy też zrobimy potem torowisko, ale na razie niech będzie tak. Tu sobie będzie jechał. I na razie tu będzie jechał, słuchajcie, bez większych tam chyba oporów. Chyba, żebyśmy zrobili tutaj po prostu drogę. Myślę, że jednak zrobimy tutaj drogę. Tak, asymetryczna droga. Zróbmy taką asymetryczną. Czekaj, jak to wyjdzie. Niech sobie jedzie tak. Ta, nie podłączyło się. Świetnie, teraz sobie wracamy na torowisko. Okej. Okay. No teraz rozumiem, że torowiska będą na zewnątrz, a ten środkowy pas będzie asymetryczny, będzie wolny od torowiska. Powinno być inaczej, po prostu tak jakby powinien być, powiedzmy, ten pas jeden zajęty, a tutaj ten wewnętrzny i wtedy zewnętrzny byłby pusty. No ale dobra, wyszło jak wyszło. No właśnie nie wiem, ta droga nie jest jakoś często uczęszczana, myślę, że możemy spokojnie sobie to przeciąć tramwajem w ten sposób. No i tutaj nie trzeba będzie jakoś postawić wiadukt. Aż taki wysoki to nie, ale myślę, że 20 metrów nad ziemią będzie wystarczające. Świetnie.
zrobimy tak. Ok, tu mamy 0. I teraz... Wow, nie trafiłem w to. Totalnie. Ale to nic. Ok, tu mamy. Teraz zejść tutaj na dół. Właściwie chyba do tego skrzyżowania byłoby najlepiej. Czyli tak, 20. I zrobimy tak. I zrobimy, a może nawet i kawałek wcześniej, żeby to było na ziemi. Tak, wiem, niestety budynki zostaną wyburzone, ale to nic. No i tutaj, aha, i tu mamy tą piękną, wielką aleję, którą też w sumie będziemy chcieli mieć, tory tramwajowe, ale to... to potem będę się zastanawiał nad kolejnymi liniami. O mój Boże, populacja mi zaczyna spadać. To bardzo niedobrze. Ale myślę, że tramwaj w dużej części może uratować tą sytuację. Lecimy tramwajek tutaj, tutaj. Świetnie, koło szkoły jakieś. Tu i właściwie... Popatrzcie, gdzie jesteśmy. Trafiliśmy z powrotem na torowisko. Co to za abominacja? Z każdych torów można wjechać na każde tory. To jest bez sensu. W sensie, w przypadku pociągów to działa, tak? Bo pociąg, kiedy są linie kolejowe, gdzie są tylko jedne tory i pociąg jeździ tamtędy w dwie strony. Na zasadzie właśnie przepuszczania pociągów, ustawiania, wiecie, torów przejazdów i tak dalej. Są miejsca, gdzie są standardowo tory w dwie strony, ale wtedy pociąg w tą samą stronę, powiedzmy, nie wiem, z Krakowa do Katowic może jechać lewym torem albo prawym torem. Jest coś takiego jak tor zasadniczy do ruchu, czyli właśnie ten prawy, jeżeli są dwa, ale nie ma przeszkód, żeby na przykład został pociąg puszczony lewym torem, bo na przykład, nie wiem, jakieś remonty albo coś tam, albo coś tam. Więc natomiast w przypadku tramwajów trochę to, kurwa, nie ma sensu. Ale trudno, dobra. Walnijmy sobie przystanki. Skoro tutaj mamy to, na pewno gdzieś tutaj się przydadzą. Tu gdzieś była, o właśnie, ta szkoła. Trochę tak na wyczucie jadę oczywiście. Okej, i tu... Aha, tory się tu zrobiły z jakiegoś powodu? No nieistotne. No na pewno tutaj chcemy dwa przystanki zrobić, żeby... O, a tutaj za to nie ma torów. To już są. Okej, no tutaj będzie robił wielkie kółko. Tutaj również już sobie damy przystanki tramwajowe, pomimo że na razie nic tu nie ma. To nic się nie dzieje. Na pewno tak. Tu chcę mieć. Tu chcemy mieć. I gdzieś tu w miarę w środku. Czyli powiedzmy tu. Tutaj znowu coś się, widzę, nie połączyło. O mój Boże, to, że droga jest jednokierunkowa, oznacza, że tory też będą jednokierunkowe? No chyba kogoś porypało. No bez sensu. No trudno. W takim razie tą dróżkę trzeba będzie zrobić szerszą, tylko kurde, to mi zniszczy te wszystkie piękne biurowce. Dobra, trudno, zróbmy tutaj może właśnie taką. Okej. No i tory tramwajowe już, o, widzę, od razu też powstały. No dziwna to sytuacja, ale trudno. Generalnie dworzec kolejowy możemy też przerobić po to, żeby miał połączenie z metrem, ale to niestety jest tylko wyłącznie metro, a nic innego. Dobra, tutaj, tu na pewno pod tym uniwersytetem, no i tutaj, i właściwie resztę już mamy ogarnięte. Zróbmy sobie jakąś traskę, może teraz czerwoną. Tak, tylko czy znowu muszę tutaj z tej pętli korzystać, czy... No chyba tak. Chyba niestety tak. A dobra, ciekaw jestem...
wyznaczmy nową trasę stąd i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że teraz już będzie bez niespodzianek. Okej. Na razie co prawda tu nic nie ma, ale to nic. I tędy, tędy. Dosyć długa trasa. Co chwilę jakąś taksówkę widzę, napotykamy, bo ona jest traktowana jako element tego. Element komunikacji miejskiej. Ach, ale jest przyjemne wyznaczenie, jak już wybudujesz to wszystko, ustalisz te cholerne przystanki, bo one chyba są najmniej ciekawe, to klikanie tej całej trasy po kolei, żeby to się pięknie połączyło i rośnie to na naszych oczach. Super sprawa. Tak, tak. I tutaj, jeżeli teraz dam tak... O mój Boże, o nie, 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 nie. Na pewno nie chcę z takiego rozwiązania korzystać. Zrobimy sobie tak i tak, przed pętlą i za pętlą. I koniec. Nawet myślę o tym, żeby nie zrobić tutaj jeszcze jednego przystanku. Przydałoby się tutaj. Za skrzyżowaniem i za skrzyżowaniem. I teraz możemy wziąć czerwoną trasę. O właśnie. I teraz trzeba by jeszcze wziąć niebieską trasę, znaczy fioletową trasę, przepraszam. Czekajcie, jak mam zrobić, żebym tego nie widział? Jak mam dodać to na fioletowej trasie? Nie, nie pociągi. Tak. Nie tramwajowa. Zobacz szczegóły linii. Jak tu najadę, to już mi się robi czerwona. No, i przemienia mi na czerwoną. No nie wiem, dobra, mniejsza z tym. Może to jakoś potem wykminię. No i niech jedzie nasze miasto. Mamy strasznie dużo punktów na wszystko, ale to na razie sobie zostawimy do następnych odcinków. W tym to wszystko. Także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. No i co? Widzimy się, słyszymy w kolejnych odcineczkach, co? Trzymajcie się, pa, pa.